Marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia na długoletnią służbę. Popieramy ten projekt, bo trudno tego projektu nie poprzeć, ponieważ na pewno pomaga on i wspiera policjantów o długoletnim stażu, o tym też policjantów, którzy są policjantami doświadczonymi, a którzy w tych warunkach finansowych, które były i są obecnie w policji, nie za bardzo widzieli przyszłość w resorcie. Ten projekt jest projektem, który powstał na zasadach, trochę powstaje na zasadach ekstraordynaryjnych. Powstaje bardzo szybko, ponieważ grozi fala odejść policjantów, których ten termin tych odejść policjantów, funkcjonariuszy, służb wszystkich, żołnierzy, ponieważ ten termin ich odejścia związany jest z tym z dniem 1 marca, czyli do tego okresu grozi nam fala odejść. Związane jest to oczywiście z waloryzacją całego systemu emerytur. Co jest ciekawe, na komisji, która trwała bardzo merytorycznie, zadaliśmy pytanie, ilu tak naprawdę funkcjonariuszy dotyczy tego typu, ile funkcjonariuszy chce odejść ze służby, ile funkcjonariuszy złożyło wniosek, funkcjonariuszy i żołnierzy. Tak naprawdę nie otrzymaliśmy tej odpowiedzi i liczymy na to, że w trakcie prac legislacyjnych poznamy je. Ale jak trochę byłem zaskoczony, okazało się, że pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska też o tym nie wie, bo też zwracała się z pismem do ministrów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej z prośbą o wstrzymanie prac nad tym projektem legislacyjnym do momentu, kiedy nie zostanie uchwalony budżet. Powtórę też wskazywała, że nie znamy skali skutków finansowych tej ustawy, bo ta ustawa rodzi ze sobą, niesie ze sobą skutki finansowe. No i tak jak podkreślam, nie znamy tej skali odejść w każdym z resortów. I to byśmy oczekiwali też, panie ministrze, żeby jednak ta informacja wreszcie kiedyś ujrzała światło dzienne, bo to jest konieczne. Musimy wiedzieć, o czym debatujemy. Mamy na pewno do czynienia z regulacją dosyć korzystną z punktu widzenia funkcjonariuszy i żołnierzy, ale niestety regulacją, to o czym mówię, spóźnioną i chaotyczną. Najpoważniejszy zarzut, jaki można sformułować w związku z dzisiejszym przedłożeniem, dotyczy tego, że ministerstwa nie dokonały pogłębionej analizy przyczyn nasilających się odejść ze służby funkcjonariuszy i żołnierzy. Należy się koniecznie przyjrzeć owym przyczynom, bo z opinii wyrażonych przez samych zainteresowanych wynika, że co najmniej równie istotne jak płace są warunki pełnienia służby, kompetencje przełożonych, zakres wyznaczonych zadań, czy będący konsekwencją tych czynników akceptacja społeczna. Dotyczy to szczególnie, między innymi, a przede wszystkim szczególnie funkcjonariuszy policji, którzy ostatnio stali się poprzez afery z wysięgnikiem oraz z granatnikiem w komendzie głównej bohaterami, królami memów. To na pewno nie służy podniesieniu autorytetu tej służby. Sprowadzenie samej metodyki zwiększenia liczby dostępnych funkcjonariuszy i żołnierzy tylko do sfery finansowej wydaje się zbytnim uproszczeniem. Co prawda, spotykaliśmy się z taką polityką w przeszłości, ale musimy pamiętać, że liczą się warunki pracy. Mam nadzieję, że nie będziemy niedługo musieli się znowu spotkać i nowelizować tego projektu ustawy. Tak jak podkreślam, najlepsza inwestycja to jest inwestycja funkcjonariusza, zwłaszcza funkcjonariusza doświadczonego, żołnierza doświadczonego. Żołnierza, który ma kilkanaście lat pracy. On swoją pracą, swoją służbą oddaje to, co w niego zainwestowało państwo. Jest też profesjonalistą, zawodowcem. To jest dobra inwestycja. Tylko czy musiało dojść do takiej sytuacji, w której służby, wojsko zagłosowało czy zaprotestowało w formie, bo tak to można w cudzysłowie, zaprotestowało w formie składanych wniosków emerytalnych. Na pewno, tak jak mówiłem i wczoraj, poprzemy ten projekt, bo trudno tego projektu nie poprzeć. Szkoda, że nie jest tylko on dopracowany, ale dobrze, że idziemy w tym kierunku, w którym powinniśmy właśnie zmierzać, czy połączyć system motywacyjny też z chęcią dłuższego czasu pracy, dłuższego czasu okresu pracowania poprzez pewne takie
systemy motywacyjne. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze.